Dzień dobry wszystkim internautom. Serdecznie, bardzo serdecznie witamy ze studia Konsulatu Kultury. Godzina 19, czwartek, stało się to naszą tradycją. Zapraszam na spotkanie z cyklu Artyści w sieci Gdyni, a dzisiaj w naszą sieć gdyńską dał się złapać Andrzej Seweryn, polski aktor światowego formatu. Zagrał w ponad 70 filmach, stworzył ponad 200 kreacji na dyskach teatrów Europy. I teraz biorę głęboki oddech, Andrzeju, zanim powiesz dzień dobry. Wystąpiłeś z całą plejadą sław takich jak Catherine Deneuve, Jane Seymour, Nastasia Kiński, Caroline Bouquet, Jane Birkin, Leonardo DiCaprio, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gerard Depardieu, Michel Picot, Sam Neill. Andrzej Seweryn. I zapraszany na plan filmowy przez Stevena Spielberga, przez Raula Ruiza, Regisa Vanier, albo Vanier, za chwilkę będziesz mnie zapewne poprawiał, bo twoja francuszczyzna jest perfekcyjna, stworzyłeś niezapomniane kreacje w paryskiej Comédie Française, a sam Peter Brook obsadził polskiego aktora w superprodukcji scenicznej Mahabharata, odznaczony francuską Legią Honorową, zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie, Srebrnego Lamparta w Locarno, artysta zachwycający swoimi umiejętnościami widzów kin, teatrów, a ostatnio, uwaga drodzy Państwo, muzycznych sal koncertowych. Będziesz się z tego zaraz spowiadał. Dlaczego? Należy do wąskiego grona najwybitniejszych luminarzy polskiej kultury i teraz powiem tak. Bonjour, monsieur. Nous sommes enchantés. Comment allez-vous? Ça va? Dzień dobry Państwu. Po pierwsze, chciałbym podzielić się z Państwem radością. Mianowicie, no albo pokonaliśmy pandemię, albo pandemia odchodzi. No bo rzeczywiście tego rodzaju spotkania długo nie mogły mieć miejsca. Także witam Państwa bardzo serdecznie. Krystianie, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać tutaj właśnie w tym pięknym mieście na wybrzeżu. Na wybrzeżu. Bien sûr, je suis absolument enchanté d'être ici avec vous, cher Christian. Et on va continuer, j'espère, dans un instant, parler polonais. Ah oui. Proszę Państwa, rzeczywiście, kiedy słyszę to, co przed chwilą przeczytał Christian, to myślę sobie o polskiej kulturze. Proszę mnie źle nie rozumieć, nie jako jakiegoś, nie stawiam siebie w centrum, broń Boże. Ci, co mnie znają, wiedzą, jaki mam do siebie ostrożny, sceptyczny i krytyczny stosunek. Ale chcę podkreślić to, że ta kultura, konkretnie kino polskie i teatr polski, jeszcze konkretniej szkoła teatralna, reżyserzy, którzy zaszczycili mnie współpracą z nimi, reżyserzy filmowi, teatralni, aktorzy, wspaniali aktorzy, stworzyli osobę, która w tych warunkach, które przed chwilą zasygnalizował Krystian, mogła pracować. I chcę powiedzieć naprawdę bez żadnej fałszywej skromności, że to jest w dużym stopniu również ich zasługa, że mogłem zagrać Don Juana w Comédie Française, na dziedzińcu Pałacu Papieskiego w Avignon, na otwarcie festiwalu w 90. bodaj 3 roku, nie pamiętam. Że mogłem zagrać w filmach z tymi osobami, o których wspomniał Krystian, że mogłem jakoś reprezentować ten nasz świat polski na tak zwanej arenie międzynarodowej. I teraz jedno słowo, mianowicie ostatnio, 2 dni temu bodaj, dostałem krótki SMS od mojego przyjaciela Piotra Kamińskiego z Paryża. Krótki. Michel Piccoli est mort. Umarł Michel Piccoli. 94 lata. I się zasmuciłem się. Pomyślałem o tych spotkaniach z Michel Piccoli w 2 filmach. O tym, jak wspaniale pracował w teatrze francuskim. Widziałem tę pracę. I przypomniała mi się taki duży fragment mojego życia. Nie wiem, smutek odczułem. Coś, co mnie bardzo zaskoczyło.
Nigdy nie chciałbym być w roli reżysera reżyserującego Andrzeja Seweryna, bo zawsze chodzi własnymi ścieżkami, choć jest też bardzo karny, ale... Nieprawda, jeśli można, nie. W rozmowach rzeczywiście, proszę Państwa, bo jak tylko, że się tak wyrażę, dostanę głos, to trudno mnie zatrzymać. Natomiast nie, jeśli chodzi o pracę w teatrze czy na planie filmowym, to proszę pytać reżyserów. Jestem w porządku, jestem raczej lojalny i posłuszny. Czasami to się źle kończy, bo i spektakl może mógłby być lepszym, czy film, gdybym bardziej się tam opierał, kłócił, a nie dbał przede wszystkim o dobrą atmosferę, bo ja jestem z tych, którzy uważają, że dobra atmosfera tworzy dobre dzieło i że nie warto iść po trupach do celu, bo nawet osiągnąwszy go, wtedy ma się żal do siebie samego. Tak było i w filmie, i w kinie, a było troszeczkę inaczej na początku mojej drogi artystycznej, bo wydawało mi się, że jestem mądrzejszy niż reżyserzy, a potem jednak dojrzałem. Andrzeju, żartobliwie powitałem się w języku francuskim, ale język francuski stał się, i użyję z rozmysłem słowa, twoim drugim domem. Jak długo ten dom Polski opuściłeś dla zagranicy? Bo ja wiem, ile to było lat, ale chciałbym, żeby to padło z twoich ust. To bardzo ważne w rozmowie. A z kolei ja uważam, że to piękne sformułowanie, które słyszę pierwszy raz w życiu, mianowicie, że język może być domem. To jest głęboko prawdziwe i głęboko dojmująco słuszne. W każdym razie tak to rozumiem. Kiedy pytano mnie, a czym dla ciebie jest Polska, czym dla ciebie jest patriotyzm i tak dalej, tak dalej, często odpowiadałem język polski. Potem mówiłem hymn, potem mówiłem flaga, potem mówiłem ziemia, powietrze, ale język rzeczywiście. Więc tak, ja i rzeczywiście język francuski jest dla mnie domem, drugim domem i powiem Państwu, kiedy to odczuwam. Kiedy powiedzmy jestem, no ostatnio nie byłem w Niemczech, ale kiedy byłem w Indiach, czy gdzieś na takim obszarze, gdzie nie używało się ani polskiego, ani francuskiego i nagle słyszałem język francuski, to czułem się nagle jak u siebie. No nie mówiąc już o polskim języku. Więc tak, język francuski stał się drugim domem. To była długa droga do tego, żeby on nim się stał, ponieważ kiedy pojechałem do Francji w 80 roku, no to ta moja znajomość języka była taka mniej więcej, prawda? Ja nauczyłem się na pamięć mojej roli z Wojtkiem Przoniakiem do Onych Witkacego, które to przedstawienie wyreżyserował Andrzej Wajda w Teatrze des Amandiers pod Paryżem w Nanterre. No i trwało to kilka miesięcy, a później tak się stało, że zostałem zaangażowany przez dwóch wielkich francuskich reżyserów, Patrice Chéreau do Pergunta i Claude'a Régis do Boto Strauss'a sztuki pod tytułem La Trilogie du Revoir, którą zrealizował zresztą w telewizji polskiej pan Zygmunt Hübner, dyrektor Zygmunt Hübner z Mają Komorowską w roli głównej. Nazywało się to bodaj trylogia ponownych spotkań Petra Handke. I potem już w dwóch, trzech następnych pracach, kiedy zdarzyło mi się zapomnieć tekst, pomylić, byłem w stanie zaimprowizować. I to był dla mnie znak, że coś się dzieje dobrego na drodze do tego, żeby język francuski stał się moim domem. Policzyłem, jak długo język francuski był twoim domem, nadal jest, ale wtedy, kiedy rzeczywiście byłeś zanurzony w tej kulturze francuskiej, to było 33 lata. Absolutnie. To jest punkt wyjścia do tematu dalszej naszej rozmowy. Posłuchajmy teraz, posłuchajmy muzyki i innego domu, języka angielskiego. Mam nadzieję, że to też będzie dla ciebie ciekawe. Popatrz się na ekran i zobaczysz, mam nadzieję, ciekawe dla ciebie zdjęcia. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself.
myself. Ach, tu jest La Condanna. Tak. To jest La Condanna. Tych zdjęć nie widziałem nigdy. Naprawdę, pierwszy raz w życiu widzę te zdjęcia. Skończy się utwór i wyjdziemy na plan. Tak to powiedziałem, że była chwila przerwa z muzyki. Z muzyką. To jest Greenaway. Greenaway. Ale tamte zdjęcie pierwszy raz w życiu widziałem. Ale to w internecie, tak? No nie tylko. No to oczywiście La Révolution Française. Tak, to jest. Klaus Maria Brandauer. Tak. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of Peter Ustinov. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying. Andrzeju, rozpocząłeś karierę zagraniczną od zagrania roli kobiety. I teraz od razu zapytam, zagrałeś to tak wspaniale, że potem posypały się inne propozycje zagrania ról kobiety? Ale taka prawda. Słuchajcie, ja kiedyś w Marsylii, kiedy zagraliśmy ostatnie przedstawienie w ramach pracy Comédie Française w tournée fałszywych wyznaw... Nie, nie pamiętam sztuki, wybaczcie, bo nie chcę zabierać czasu. Zrobiliśmy taki żart z przyjacielem, że ubraliśmy się w stroje kobiety i ucharakteryzowaliśmy się na kobiety. Ja miałem cudowną blond perukę, wymalowane usta, oczy i tak dalej, i tak dalej. I poszliśmy do restauracji, gdzie święciliśmy ostatnie przedstawienie tego spektaklu. Teatr znajduje się w porcie. Restauracja niedaleko, ale w porcie. Musiałem w związku z tym przejść ulicą nad brzegiem morza, niedaleko różnych stateczków, jachtów i tak dalej. I jakby to najdelikatniej powiedzieć, obecność tej kobiety wzbudzała zainteresowanie mężczyzn z tych statków, niektórych mężczyzn siedzących w kawiarniach i tak dalej, co sprawiło mi ogromną radość. Potem w czasie tej kolacji kolega, który również grał był charakteryzowany, grał kobietę, zrezygnował po pół godziny. Ale ja trzymałem to do końca wieczoru. Słuchajcie, i im dłużej to trwało, tym większą sprawiało mi to przyjemność i tym bardziej poczułem się kobietą. Ale to jest pestka. Ja chciałem słowa dwa powiedzieć o tych zdjęciach, ponieważ muszę powiedzieć, tam trzeba, może warto powiedzieć Państwu, że dwa pierwsze zdjęcia, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie było wcześniej, tak, że to były zdjęcia z filmu Marco Bellocchio, z filmu pod tytułem La Condanna. I tam na zdjęciu była również Grażyna Szapołowska. Ja te zdjęcia widzę pierwszy raz w życiu i sprawiło mi to niezwykłą radość, ponieważ na ogół te zdjęcia w czasie wywiadów czy jakichś, prawda, telewizyjnych nagrań się powtarzają. A tutaj sprawiłeś mi ogromną radość, dlatego że tych zdjęć nigdy w życiu po prostu nie widziałem. A ten film zdobył nagrodę w Berlinie za reżyserię na festiwalu w którymś tam roku. Andrzeju, skoro jesteśmy w tym delikatnym wątku kobiecym, teraz pokażemy 5 fotografii 5 cudownie pięknych, zjawiskowych aktorek, z którymi grałeś i które grały z tobą. Poproszę o fotografię. O tak. Catherine Deneuve.
Następna fotografia, poproszę. No, Jane Seymour. Karol Bouquet. Jak Boga kłap, grałem rzeczywiście. tak jest, Anastazja Kiński grałem. I Jane Birkin. Bardzo młoda. Pięć wielkich, wspaniałych gwiazd, ale do czego zmierzam? To były filmy, tak zwane blockbustery, czyli to były filmy, które były nominowane do Oscara i to były tak? ogromne produkcje. Wróćmy na chwilę do Indochin. Poproszę o plakat z tego filmu, Indochiny, z Catherine Deneuve. Tak. Bardzo proszę, słów kilka, bo ten film przemknął przez nasze ekrany, a dostał Oscara, był zauważony. Był to najlepszy film obcojęzyczny. Tak. Byłeś nominowany za drugoplanową rolę do Oscara. Ty delikatnie przemykasz nad tym wątkiem. Nie, no to są... Właściwie były takie trzy filmy, jeśli dobrze pamiętam. To były Indochine, które zdobyło Oscara. Mianowane były... Nie, więcej, bo przecież Noce i Dnie były mianowane. Była Ziemia Obiecana mianowana, jak również zdobywca wielu Oscarów, Lista Schindlera, tak. Ale jeszcze dodałbym do tego La Révolution Française, o której będziemy też mówili. Tak, ale La Révolution Française nie była mianowana do Oscara. Oj, nie będę się sprzeczał, tak? Była. Miała nominację, ona nie dostała Oscara, ale nominację miała. Jakoś mi to umknęło. No, jeżeli... w każdym razie muszę powiedzieć, że kiedy patrzę na te piękne kobiety, to myślę o czasie, który upływa również. Pytanie dotyczące Catherine Deneuve. Spotkałeś się z Catherine Deneuve w zupełnie innej realizacji. Nie chcę używać słowa produkcji, ale w innej realizacji filmowej. Na planie filmu o tytułem Genealogie d'un crime. Pokażmy zdjęcie. Genealogie d'un crime. I tam był... Tak jest. To zupełnie tak jest. Tak było. Inny film, inna produkcja, ale ta sama zjawiskowa, piękna Catherine Deneuve. Tak. Mogę prosić o jakąś anegdotę o pięknej Katarzynie? Oczywiście żadnej anegdoty, bo ja nie jestem od anegdot, nigdy w życiu nie umiałem. Wczoraj ktoś mi odpowiedział fantastyczny żart na temat muzyków i ja go zapamiętałem. Nie opowiem Państwu w tej chwili, bo go po prostu bo może nie jest taka okazja. Natomiast tam obok nas dwojga siedział w tej scenie Michel Piccoli właśnie. Właśnie w tej, o tu, właśnie w tej scenie, po prawej stronie pamiętam. To było zabawne, bo Michel, który był, no, to był mit, to był naprawdę, to była epoka w kinie i w teatrze. On dość taki był surowy dla nas, do Katrin, tam mówił to, do mnie tak spokojniej troszkę, bo ja z teatru bardziej, prawda, z Comédie Française, więc... Ale on taki był, natomiast ja go ubóstwiałem. Później w książce jest zdjęcie z pracy naszej wspólnej w filmie Alain René, nie pamiętam tytułu filmu, Boże mój kochany. Tu n'as jamais rien vu. Francuski tytuł, jeszcze nic nie widziałeś. Nie wiem, jaki jest tytuł polski. Był to wspaniały facet, bardzo mocno zaangażowany społecznie i politycznie również. To był człowiek, który nie wahał się zabierać głosu, jeśli był proszony o to, w sprawach publicznych, ponieważ uważał, że ma do tego prawo takie samo jak każdy obywatel demokratycznego kraju. Monsieur, La Révolution Française, kolejna gigantyczna superprodukcja. Twoja ogromna rola. Przypomnij mi, kogo zagrałeś? No, zagrałem, to się nazywa jednak mimo wszystko, główną rolę, czyli Robespierre'a. Tak. Drodzy Państwo, Polak grający po francusku, czołową postać francuskiej, europejskiej, światowej historii. Czy to jest coś niebywałego? I teraz zapytam dość przewrotnie. Czy artysta musi mieć dużą wyobraźnię? O, nie wiem, czy musi, bo ja już jestem w takim wieku, że nie mówię ludziom, że muszą coś. Dobrze, ale powinien. Znaczy warto. Dobrze. Ja więc... dwie sprawy mogę, o dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć. Po pierwsze uważam, że człowiek, inaczej, aktor ma prawo, albo jeszcze inaczej, warto, żeby aktor opierał się na swojej wyobraźni, ponieważ ta jego wyobraźnia jest czymś, co jest jego absolutną bronią i odróżnia go od innych.
Druga rzecz to wpis Stevena Spielberga dla mojego syna. Wziąłem kartkę z planem dnia. Powiedziałem: Steven, wpisz mi coś dla mojego syna. Jemu to sprawi przyjemność. On tak wziął, popatrzył na mnie. Imagination is your future, Max. Podpisał. I mój syn ma ten wpis Spielberga do dzisiaj. A ja postanowiłem zarzucić nie tylko sieć, ale i pułapkę i wprowadzić cię tam w pułapkę. Powróćmy. Chętnie dam się wpuścić w pułapkę. Pytałem o wyobraźnię. Polski aktor wychowany w polskiej tradycji gra francuskiego bohatera narodowego po francusku w francuskim filmie z francuskim reżyserem. Czyli ci, którzy tak postanowili, nie tylko mieli wielką wyobraźnię, ale również mieli wielkie zaufanie. Ale powiedziałeś o wyobraźni. To teraz, czy sobie wyobrażasz Gerarda Depardieu, grającego w Polsce, po polsku, Gustawa Konrada, albo Liama Neesona, grającego księdza Robaka, mówiącego regularnym 13-zgłoskowcem? No przepraszam, analogia aż się narzuca. Masz wyobraźnię, czy nie masz? Mam wyobraźnię, szczególnie na temat Liama Neesona. Myślę, że Liam Neeson dałby radę. Natomiast jeśli chodzi o Gerard Depardieu, to z powodów oczywistych myślę, że po pierwsze nie chciałby w ogóle się tym zajmować. Ma swoje wina, przeszłą, być może już miłość do prezydenta Putina. Także myślę, że nie byłoby mu po drodze z Konradem w trzeciej części Dziadów szczególnie. Dyplomatycznie z tego wybrnąłeś. Niejaki Joseph Konrad, czyli Józef Korzeniowski w wieku 24 lat, znał tylko 4 słowa w języku angielskim, a został klasykiem... Naprawdę, tak? Tak. A w wieku 24 lat znał tylko 4 słowa w języku angielskim. On był wychowany w tradycji francuskiej i w tradycji języka rosyjskiego, bo przecież urodził się w zaborze rosyjskim. Świetnie mówił po francusku i był wychowany właśnie w kulturze francuskiej. I swój pierwszy dyplom marynarza zdobył właśnie w języku francuskim. Ale do czego zmierzam? Helena Modrzejewska swoje sukcesy w Stanach Zjednoczonych odnosiła na planie teatrów, ale grając szekspirowskie role po angielsku. I teraz mamy Andrzeja Seweryna, który gra w Revolution Française po francusku przed całym światem. Czy to ma jakiś związek, czy mogło mieć później taki związek, że zostałeś uznany i uwaga, najlepszym francuskim aktorem, nie grającym po francusku, tylko zostałeś uznany za najlepszego francuskiego aktora, a później trafiła do ciebie Legia Honorowa, najwyższe odznaczenie państwowe. Jest jakiś związek pomiędzy znakomitą rolą w filmie La Révolution Française i tymi wielkimi ukłonami w twoją stronę? No ja myślę, że to jest, że zagranie Robespiera było po prostu takim znaczącym etapem mojego zbliżania się do tego uznania przez władzę czy przez krytykę. Mnie się wydaje, że na każdym etapie mojej przygody francuskiej, która stała się życiem przecież, starałem się wykorzystać maksymalnie szansę, którą dawał mi los. Ja myślę, że mój przykład to być może przykład kogoś mieszkającego we wschodniej Europie, mieszkającego w kraju skopanym, niszczonym, prześladowanym przez przyjaciół ze wschodu czy z zachodu. Ja jestem z chłopskiej rodziny, moja matka była chłopką z Kieleckiego, który wiedział, że jak dana jest mu szansa, to trzeba z niej korzystać maksymalnie. I gdzieś te chłopskie korzenie, wydaje mi się, ja to dopiero w ostatnich latach zrozumiałem przy pisaniu książki, przy pracy nad książką, że one prawdopodobnie dały mi taką, to nie chodzi nawet o siłę, tylko takie przekonanie, że trzeba wyrywać losowi, co się da, wyrywać życiu, co się da, że trzeba korzystać z danych przez los szans.
Tak to widzę. Jest nas wielu. Fakt, że Jurek Szturm jest w stanie grać w teatrze, czy w kinie włoskim, czy we francuskim, Jurek Radziwiłłowicz, Wojtek Przoniak, czy Daniel Olbryski, czy wreszcie Olgierd Łukaszewicz po niemiecku w teatrze, czy w kinie. No, teraz koleżanka Kulik, czy kolega Kot, którzy zdaje się rozpoczęli swoją pracę w kinach już, prawda, poważnych, związanych z Hollywood i tak dalej, to są dowody właśnie moim zdaniem na to, na taką postawę zażartą. Nie każdy aktor, na przykład francuski, miałby ochotę, ponieważ on ma za sobą wielki przemysł francuski, który daje mu pozycję, który daje mu pieniądze. Po co mu się tam jeszcze starać, zagrać coś po angielsku? Tym bardziej, że to jest bardzo trudne. To jest bardzo, bardzo trudne. Wyobrażam to sobie. Wymaga miesięcy, lat pracy. Jesteś w historii teatru francuskiego i Comédie Française trzecim obcokrajowcem, który wszedł na scenę i został zaangażowany do tego zespołu. Ale czy jeżeli powiem, że było życie przed i po, do Comédie Francuskiej i po Comédie Francuskiej, będzie to dobre określenie? I pytanie, jak zostaje się tak zwanym socjetariuszem, bo tak, to nie ma nic wspólnego z salaterką, bo niektórzy tak to skojarzyli, socjetariusz coś ma to wspólnego z salaterką. Proszę wyjaśnić. Tak, więc mnie się wydaje, że to jest prawda, co mówisz. Ten pierwszy etap, można sformułować, że ten pierwszy etap mojej pracy we Francji skończył się na Mahabharacie. To była praca z fantastycznymi ludźmi, Claudem Régis, o którym mówiłem, Patrice Chéreau, Antoine Vitez, Jean-Pierre Vincent i tak dalej, Jacques Rosner. I wtedy, po produkcji Mahabharaty, ja zostałem zaangażowany do Komedii Francuskiej, od której też zaczęło się to drugie życie, a teraz trzecie w Polsce, kiedy jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Otóż przedstawienie Peter Brooka Mahabharata było znane na całym świecie, prawda? I było również znane w Polsce. Zostało sfilmowane, więc film jest też do obejrzenia. I to już dało mi bardzo taką, no, pewną renomę, ponieważ Peter Brook jest bardzo szanowanym, poważnym reżyserem teatralnym na świecie. Natomiast Comédie Française to było też takie przekroczenie progu tego świata francuskiego, takie zoficjalizowanie tego przekroczenia, moim zdaniem. I to na terenie Francji miało dla mnie ogromne oczywiście znaczenie. I tamte 20 lat, które potem spędziłem, było trochę w świetle, odbywało się w świetle tego wstąpienia do Komedii Francuskiej. Teraz jeśli chodzi o to, co to znaczy być socjetariuszem. Nie będę zbyt komplikował tego opowiadania, bo to trzeba by wyjaśnić wiele aspektów tej sprawy, ale krótko mówiąc, jeśli chodzi o aktorów, to w Comédie Française są dwie grupy aktorów. Pensionnaires, czyli pensjonariusze, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, pensjonariusze i socjetariusze, czyli nazwijmy to elita Komedii Francuskiej i ci, którzy wstępują do Komedii Francuskiej, najpierw trzeba być pensjonariuszem, prawda? Ci przyjęci, nowo przyjęci. I potem specjalny taki komitet administracyjny angażuje, proponuje jednemu z tych, albo jednej z pensjonariuszy, przystąpienie do socjetariuszy. I wtedy zmienia się jego sytuacja. Staje się on członkiem tego society, tego zrzeszenia aktorów. Przez pierwszy rok ma gorsze zarobki, ale później coraz większe. I to jest właściwie najważniejsze. Ja już po roku zostałem zaangażowany do society, tych socjetariuszy i praca tych ludzi jest zorganizowana przez ten specjalny komitet, prawda, tu jest komitet, który decyduje o tym, kto ma wyższą z nich
pensję, kto ma wyższą z nich pensję, również o tym, czy ktoś z nich ma opuścić Comédie Française, a również kto z nich ma opuścić przy pewnych warunkach zespół Comédie Française. Ten komitet ma ogromną władzę, natomiast nie ma władzy ustalania repertuaru i angażowania ludzi do teatru. Tę władzę posiada administrator główny, czyli dyrektor teatru, czyli to jest taki, takie są cztery punkty. Administrator, komitet, pensjonariusze i societariusze. O. A zgromadzenie ogólne tychże societariuszy może zatwierdzić lub nie budżet, który dostaje od państwa. Od państwa, ale mówimy, abyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy też, o najstarszym zawodowym teatrze, nie tylko europejskim, ale i świata. Mówię zawodowym, dotowanym przez państwa. Rozpoczęło się wszystko od niejakiego króla, niejakiego Ludwika, wiele, wiele lat temu, więc nie była pierwsza, teraz należałoby powiedzieć Wielka Brytania, ale nie była Anglia, tylko pierwszym zawodowym, utrzymywanym przez państwo teatrem na świecie była Comédie Française. Tak, tak, absolutnie. To znaczy, po śmierci Moliera została założona trupa La Comédie Française, i to trzeba zawdzięczać żonie, wdowie po Molierze i Ludwikowi XIV. To jest prawda. Jesteś jedynym polskim aktorem, który jest societariuszem Comédie Française, n'est-ce pas? Tak, to się nazywa Société Honorée, czyli societariuszem honorowym. Czyli mam prawo do zagrania w Comédie Française, jeżeli oni mi to by zaproponowali. Nie chronologicznie, ale wspomniałeś o Mahabharacie, Peterze Brooku. I ktoś mógłby powiedzieć tak, no Peter Brook, no reżyser teatralny. No reżyser jak reżyser. O nie. To jest ktoś dużo, dużo więcej niż tylko reżyser. I wynotowałem z wywiadów twoich, praca z Peterem Brookiem była jednym z decydujących okresów mojej pracy i mojego życia. Po tej pracy doszedłem do wniosku, jesteśmy tajemnicą. Bardzo proszę, wyjaśnij, o co chodzi. Więc tak, po pierwsze chciałem powiedzieć, że Peter Brook jest również, żyje Peter, wspaniałym również reżyserem filmowym. Przypominam państwu film pod tytułem Władca Much, jak również Moderato Cantabile z Marcello Mastroianni i Jean Moreau w rolach głównych. Pamal. Natomiast ja sformułowałem pewną myśl, kiedy chciałem wyciągnąć pewne wnioski z pracy z Peterem, mianowicie, że zdarzało mi się w tym przedstawieniu i w wersji jego filmowej być, a nie grać. To po latach zostało interpretowane w sposób taki wprost, mianowicie, o, pan był. Otóż oczywiście nie byłem, tylko grałem, ale być może grałem troszkę lepiej niż w latach poprzedzających moją pracę z Peter Brookiem. Ponieważ Peter jest wspaniałym reżyserem i mędrcem wprowadzającym pracujących z nich, jeśli chcą dobrze skorzystać z tej pracy, w świat, no, powiedziałbym, jeszcze głębszy, jeszcze poważniejszy niż sam teatr. Pamiętam na przykład takie seansy, taką pracę nad zrozumieniem Bhagavad Gita, prawda? Czyli tej części centralnej tego mózgu Mahabharaty, czyli rozmowy Arjuny z Krishną przed rozpoczęciem bitwy. Ale to jest zupełnie osobna sprawa. Obawiam się, że nie odpowiadam na pytanie. Ja tak odpowiadasz jak najbardziej na pytanie. Mówimy o tym, jakim wielkim mędrcem jest Peter Brook i w które rejony prowadzi artystów, ale jednocześnie też, właśnie chciałbym to podkreślić, ludzi. Bierze ich za rękę i mówi, słuchajcie, podążajcie za mną, tak. A może coś odkryjemy. Może poznacie siebie albo dotkniecie tej tajemnicy. Tak. No, nie jest tajemnicą, że Peter Brook należy do kręgu Gurdżejewa, prawda? Tak. Także to ja nie zbliżyłem się do tego kręgu. Natomiast myślę, że cała ta jego praca, w tym przypadku nad Mahabharatą, była również jego osobistą, poważną
przygodą, więcej niż przygodą, pewnym doświadczeniem, które jego samego też rozwijało. W ogóle myślę, że Peter Brook czy Jerzy Grotowski, bo o nich mogę słowo powiedzieć, to są tak wielkie postacie, że wypowiadać się o nich jest troszkę czasami żenujące. Myślę, że oni pracując sami doświadczali. Oni obaj, no Jerzy był, a Peter jest na swojej drodze. Oni, they were following their own path. Oni byli, nie wiem jak to powiedzieć inaczej, jak to po polsku powiedzieć, że oni swój rozwój, doświadczali, będziecie musieli to jakoś montować. Oni pracując w teatrze podążali swoją drogą rozwoju duchowego. O, postawmy tu kropkę, ale na samym początku powiedziałem o tym, że język polski był twoim domem, jest twoim domem. Język francuski to twój dom, ale język angielski to kolejny dom. Ale zaraz, to skromność przez ciebie przemawia. To, co zacytowałeś, to jest trudne do przetłumaczenia bezpośrednio na język polski, bo to się bardziej czuje, niż można bezpośrednio przetłumaczyć. I okazuje się, że jednak słowa mają pewne ograniczenia. Ale umówmy się w ten sposób. W jednym z wywiadów powiedziałeś, z Brookiem i jego zespołem komunikowałem się po angielsku. To inny świat, inne funkcjonowanie, inne religie, inne doświadczenia teatralne niż oni. Ja miałem zupełnie inne, ale teraz chciałbym odwrócić relację. Dużo wziąłeś od nich, ale czy zadałeś sobie pytanie, co oni wzięli od ciebie? Szczerze mówiąc, nigdy sobie tak tego pytania nie postawiłem w stosunku do moich kolegów aktorów. Tak w czasie pracy nad Mahabharatą, jak i w innych pracach poza Comédie Française i konserwatorium, czyli szkołą teatralną paryską. Ponieważ w szkole teatralnej paryskiej, czyli w tym słynnym Conservatoire de Paris, właściwie jedyną poważną szkołą teatralną we Francji, najważniejszą, no, byłem przez 7 lat wykładowcą i no, jakby nie było, nauczałem, prawda? Więc po latach nawet są w tej chwili członkowie Comédie Française, których ja wychowywałem i którzy mówią mi o tej wspólnej pracy przed laty. Natomiast nie, w czasie tej pracy nie pamiętam, żeby były takie sytuacje, w której zadawałem sobie pytanie, co oni mogli ode mnie wziąć. Skromność przez ciebie przemawia. Zachęcam do lektury książki, która tutaj leży na naszym stoliku. Andrzej Seweryn, ja prowadzę. Znajdą państwo odpowiedź na to pytanie. Jeszcze na chwilę wróćmy do Mahabharaty. Żartowali sobie niektórzy dziennikarze po zakończeniu tej wielkiej przygody z Mahabharatą, że jedynym kontynentem, jedynymi widzami, którzy nie widzieli Mahabharaty, to była Antarktyda i pingwiny. Bo rzeczywiście objechaliście cały świat. Tak to było pomyślane. Ale Andrzeju, jeszcze słowo o tej wielkiej machinerii tego przedstawienia. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jaka to była gigantyczna produkcja. Na przykład jednego dnia jesteśmy w Paryżu, a następnego dnia jesteśmy w Tokio. No, może przesadzam, ale trochę to tak było. Tak było? No tak, myśmy po pierwsze pracowali w Paryżu, w teatrze, w sali teatru Bouffe du Nord, które jest siedzibą centrum, Międzynarodowego Centrum Doświadczeń Teatralnych, prawda? To jest to centrum stworzone przez Peter Brooka i Micheline Rozon, jego agentkę, współpracowniczkę. I tam w czerwcu 80 lat daliśmy taką premierę dla ludzi z dzielnicy. Peter zawsze lubił pokazywać przedstawienie najpierw osobom spoza zawodu i konfrontować pracę z tak zwanymi no, normalnymi ludźmi, normalnymi widzami. Cywilami. Cywilami. Później na festiwalu w Avignon odbyła się ta taka głośna wówczas premiera, ponieważ to było pierwsze doświadczenie pracy w kamieniołomach Bourbon pod Avignon.
No i to była taka sensacja. Kilka lat później, czy nawet rok później, kiedy Antoine Vitez zrobił swojego Soulier de Satin, czyli atłasowy trzewik Paul Claudela, no to już było jednak powtórzenie swego rodzaju. Również w takim aspekcie, że przedstawienie trwało całą noc, prawda? Otóż myśmy zaczynali to przedstawienie gdzieś przed 20 i kończyło się to o 7 rano. Myślę, że ci, co mówili, że całą noc pilnie śledzili przedstawienie, kłamali, ponieważ myślę, że nie sposób było nie przydrzemać troszeczkę, ale to jest inna sprawa. Więc potem myśmy jeździli, potem żeśmy grali przez rok w Paryżu, a później przez rok, nie pamiętam, a potem pojechaliśmy na w tournée chyba europejskie, bo to była wersja francuska, a potem angielska, a później angielska i wtedy pojechaliśmy, że się tak wyrażę, w świat. No i rzeczywiście zwiedziliśmy i Australię, i Japonię, i tak dalej. I też zawieźliście drzewo do lasu, bo z Mahabharatą występowaliście w Indiach. To znaczy nie z całym przedstawieniem, film został pokazany cały, natomiast myśmy pojechali na 2 tygodnie do Indii po to, żeby poczuć ten kraj, żeby, co jest w pewnym sensie no, naiwnością, bo 12 dni. No. Ale jednak spotkanie z ludźmi w świątyniach, obserwowanie obrządków pewnych ceremonii, świąt religijnych tam, dało każdemu z nas wiele. Tak w sferze gestu, tak jak w sferze zapachu nawet. Kiedy oglądaliśmy postaci Hindusów, którzy poruszali się w taki, a nie inny sposób, kiedy oglądaliśmy piękno tych kostiumów, w których oni chodzą na co dzień, to na pewno w każdym z nas pobudziło wyobraźnię i było pożytecznym aktem. Zawsze podkreślałeś i mówiłeś o tym i nie uciekałeś od pojęcia słowa misja. Demokracja to jeden wielki obowiązek, parafrazując Norwida. Jak sądzisz, czy aktor na tym zdjęciu, które za chwilkę zobaczysz, obok pięknej Marilyn Monroe, słyszał kiedykolwiek o Norwidzie? Poproszę o zdjęcie. O! Kto to jest? To jest Yves Montand. A, bardzo pięknie. Tylko co Yves Montand, albo raczej co ciebie wiąże z Yves Montandem, Solidarnością i przemycaniem przez ciebie tysięcy franków, co było nielegalne, no i to było karalne. Tak. Narozrabiałeś. Więc z Yves Montand obecnie łączy mnie to, że Jacek Cygan zaprosił mnie do swojego przedstawienia i pozwolił, żebym śpiewał po francusku chyba jeden z najsłynniejszych przebojów właśnie Yves Montand, czyli Iva Montanda, bo trzeba odmieniać, powiedział mi pan profesor Bralczyk. Les feuilles mortes, czyli martwe liście. I rzeczywiście w czasie koncertów śpiewam wtedy, kiedy nie ma pandemii. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. I tak dalej. Mm-hmm. Natomiast mówiąc poważniej i odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście Yves Montand, no, człowiek, który był związany z partią komunistyczną francuską, człowiek lewicy, Simone Signoret, jego żona przecież również, ale później nie mieli nic wspólnego z tym, no powiedzmy, jak to by nazwać najdelikatniej, no z tym aspektem partii komunistycznej, który nie wydaje się nam szczególnie sympatyczny, mianowicie pojęcie dyktatury proletariatu i tak dalej, związek ze Związkiem Radzieckim. Tak. Oni to zerwali z tym i byli po prostu ludźmi zaangażowanymi, ludźmi lewicy, ale ludźmi zaangażowanymi do tego stopnia, że przecież protestowali bardzo często w różnych sprawach, zbierali pieniądze w sprawach Czechosłowacji. On przecież zagrał główną rolę w filmie Z, czy ja się mylę, ten film Kosta Gavrasa o Czechosłowacji, prawda? Tak. I jeśli chodzi o Solidarność, no to rzeczywiście dał koncert i wszystkie pieniądze przekazał po prostu komitetowi paryskiemu, komitetowi Solidarności. Te pieniądze były kontrolowane przez specjalne autorytety związków zawodowych francuskich, tak żeby nie było żadnych nieporozumień. I ja byłem tym pośrednikiem wówczas. Przemytnikiem. Przemytnikiem, powiedzmy tak, pośrednikiem między Yves Montand a
solidarnością, upraszczając sprawę. Kiedy ze sceny aktorzy mówią, że pada deszcz, to na widowni ludzie otwierają parasole. Na tym polega ta magia. Ja przyniosłem parasol. O, bardzo proszę. Ja się będę chował pod tym parasolem, Andrzeju. O Jezu, zaczął padać rzeczywiście. Peter Brook? Boję się o włosy, wiesz, bo naprawdę muszę mieć... Peter Brook w wywiadzie opowiedział, w wywiadach w ogóle nie chodzi o prawdę, tylko o to, kto, jak i co gra. Ale słuchaj, ale wiatr też zamówił, nie tylko paralel, nie tylko deszcz. Andrzeju, jeżeli grałeś, to jak zawsze przekonywująco i jak zawsze pięknie. Dziękuję ci za rozmowę. Drodzy internauci, dla was mamy 5 egzemplarzy książek. Ciebie, Andrzeju, zapraszam po... Tak, ja się autografy. Tylko boję o gardło, bo jak jest i wiatr, i deszcz, to ja mam zawsze kłopoty z gardłem, no z głosem. No dziękuję ci, przynajmniej będzie mniej wilgoci. A serdecznie dziękujemy. Wilgoć podobno dobrze na skórę robi. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, dziękuję Krystianie. Bądźcie dziękujemy zdrowi państwo. Ale leje. Cię, przepraszam. Uła. And now the end is near and so I face the final curtain.